W starostwie wajcherowskim odbyły się powiatowe obchody święta policji. Funkcjonariuszom zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe, nominacje na wyższe stopnie służbowe oraz wyróżnienia. W uroczystości udział wzięli m.in. pierwszy zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Gdańsku, inspektor Marian Schlinger, starosta wajcherowski, zastępca prezydenta miasta Wajcherowo, burmistrz miasta Reda oraz wójtowie gmin lub ich przedstawiciele, a także inne służby mundurowe zaprzyjaźnione z policją wajcherowską oraz zaproszeni goście. Święto Policji jest bardzo ważnym dniem dla wielu policjantów, gdyż właśnie w tym dniu mają szansę, że te trudy całorocznej służby są docenione, otrzymują awansy w stopniach, otrzymują różne medale, nagrody. Także to jest ten cały rok pracy jest właśnie w tym dniu odzwierciedleniem tej służby, także policjanci też mają tą satysfakcję z tego, że dobrze wykonywali swoje obowiązki, że pomagali. No i właśnie ten dzień jest takim dniem naprawdę bardzo radosnym dla nas. Awanse przyznano 116 funkcjonariuszom, zaś 7 policjantów odznaczono medalami. W trakcie ceremoniału komendant Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie Krzysztof Lawer podziękował wszystkim podległym funkcjonariuszom i pracownikom policji za ich rzetelną i oddaną służbę.